kobieta z tatuażem oraz zabawa w policjantów i złodziei. Czyli pełen zaskakujących zwrotów akcji film kryminalny z piękną Anne Pariot. Tajniak. Wkrótce w HBO. Za chińskiego boga nie chciałbyś się bawić tymi laleczkami. Już za chwilę w HBO horror dla ludzi o nerwach ze stali. Narzeczona laleczki Chucky. W nudnym amerykańskim miasteczku jedynym promyczkiem radości jest liceum, bo nastolatki zawsze zachowują się tak samo. Gdy powinni uczyć się życia, im w głowie jedynie seks, sport i zabawa. Jak im się w ogóle udaje stać maturą? To nie jest kolejna komedia dla kretynów. Jutro w HBO. W kwietniu zapraszamy na Mocny Klub HBO. Czyli wieczór filmów, w którym główne role gra Wesley Snipes. Macie jakieś pytania? W zasięgu strzału i Blade Wieczny Łowca 2. W sobotę, 17 kwietnia od 21. Znany łowca krokodyli, podejrzany gad i tajemniczy facet. Wyścig trwa. Kino akcji dla całej rodziny. Łowca krokodyli. Wkrótce w HBO. W amerykańskim miasteczku jedynym promyczkiem radości jest liceum, bo nastolatki zawsze zachowują się tak samo. Gdy powinni uczyć się życia, im w głowie jedynie seks, sport i zabawa.
Jak im się w ogóle udaje zdać maturę? To nie jest kolejna komedia dla kretynów. Jutro w HBO. Dwóch jest danych. Istota ze światła i istota z mroku. Dobro i zło stoczą swoją ostatnią walkę. Czas ucieka. Zbliża się koniec świata. Karniwale. Premierowe odcinki we wtorki o 21:00. Niech nie pochłonie cię mrok. Zapraszamy na piątkowe premiery kwietnia. Zagadkowy i seksowny thriller Briana De Palmy. Antonio Banderas na tropie kobiety tak pięknej, jak niebezpiecznej. I Rebecca Romijn-Stamos. Femme fatale. Kevin Kline, Christine Scott Thomas i znany z Gwiezdnych Wojen Hayden Christensen. Niezwykle ciepłej opowieści o miłości. Życie jak dom. Gdy dobre intencje prowadzą do zbrodni, a przestępcy są wyjątkowo nieudaczni, zapowiada się niezła zabawa. Komedia kryminalna, kasa albo życie. Doskonały francuski film kryminalny ze znaną z Nikity Luca Besson, Anne Poyar. Tajniak. Plejada gwiazd w arcydziele Francisa Forda Coppoli, tym razem w nieco zmienionej wersji reżyserskiej. Czas apokalipsy, powrót. Piątkowe premiery kwietnia. Zapraszamy! Cyrus Krytikos w testamencie zapisał swój dom kuzynu. Ale owa rezydencja ma niezwykłych lokatorów. I teraz brakuje już tylko jednego. By ostatnia wola zmarłego spełniła się. 13 duchów. W przyszłym tygodniu w HBO. Nasze najgorsze obawy spełniły się. Mel Gibson. Znaki. Premiera w HBO w niedzielę 11 kwietnia o 21:00. Thank you.